Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, koniec laby. Jest pysznie, jest cieplutko, ale odchudzamy nasze brzuchy, nóżki, pupy, pośladki. Idziemy do powiosny, słuchajcie, ale nie bójcie się, będzie sycąco, będzie pysznie, będzie ciepło. Zapraszam na odcinek Dieta Zupowa. Moi drodzy, bardzo częstym powodem, że zaglądacie na mój kanał, jest nadzieja, że zrobię coś, czym się najemy, rozgrzejemy, a przy okazji będzie zdrowo, lekko dietetycznie i po jakichś takich szaleństwach, złych tygodniach, złych miesiącach chudniemy. No i teraz zima, zimno i jak tu schudnąć, żeby nie cierpieć? Najlepiej zupami. To jest mój stary sposób. Ja sobie gotuję garę zupy, albo dwóch zup, albo trzech zup i sobie miksuję i jem tylko zupy przez kilka dni. U nas w Bistrobox jest dieta zupowa, cieszy się ogromnym sukcesem, o tym Wam opowiem później, bo ja Wam pokażę mój sposób, jak zrobić sobie taki dzień zupowy ekstra szybko, ekstra zdrowo i kolorowo i bardzo mało kalorii, będzie Wam cieplutko, milutko, najecie się, bo to jest błonnik, to zawsze pęcznieje w brzuchu i jest uczucie sytości, więc taki odcinek. Pierwsze co musicie zrobić, to ugotować sobie dobry rosół. Jeśli jesteście na diecie wege, to wiecie jak zrobić rosół wege. Ja robię klasyczny rosół, na indyku go dzisiaj zrobiłam, więc jest trochę jaśniejszy. Napiszę Wam pod filmem jak zrobić rosół kolejno, no bo nie będziemy o tym robić odcinka. Więc bazę rosół mam, to jest nasza pierwsza zupa. Ja się tym rosołem rozgrzewam na dzień dobry. Kluchnie gotuję, jeżeli to jest dzień dietetyczny. Więc rozgrzewam się gorącym rosołem i robię sobie dwie zupy dodatkowe na bazie tego rosołu. Jedną zupę robię czerwoną i drugą zupę lekko zieloną. Mam wtedy świadomość, że zjadłam warzywa ze wszystkich grup witaminowych, które są niezbędne dla zdrowia i naprawdę jestem najedzona, rozgrzana i na takiej diecie możemy być. Jakie są plusy takiej diety? Przede wszystkim to, że się bardzo dobrze energetycznie czujemy, nasza skóra odpoczywa od cukrów, od ciężkich rzeczy i na drugi dzień naprawdę wyglądamy super. Zacznę od tego, że pierwszą czerwoną zupę rozgrzeję trochę oliwy w garnku i tak naprawdę wkładam wszystkie warzywa czerwone, pomarańczowe, jakie mam w domu. Zaczynam od cebuli, bo to jest taki dobry, że tak powiem, podkład smakowy pod każdą zupę. Ewentualnie cebulę z czosnkiem, tak jak lubicie. Czyli tak, wrzucam cebulę, będę ją miksować, więc może być taka niepokrojona dobrze. I dzisiaj ląduje w tej zupie batat i czerwona papryka. To będą zupy krem, ponieważ one się lepiej trawią, szybciej trawią i też łatwiej je zrobić, żeby były dobre. Dobrze, to nam się podsmażą warzywa i od razu robię sobie drugą zupę. Też tak samo, oliwa. Zacznę od cebuli. Wkładam pokrojonego jednego dużego ziemniaka i jarmuż. Ja robię sobie niewielkie porcje, takie do zabrania w sam raz. Dobrze, to się podsmaża. Jak to się zaczyna podsmażać, dodaję trochę pasaty. I od razu bulion. Dobrze, pierwsza zupa nam się już gotuje. I teraz druga. Słuchajcie, tu nam się ziemniaki lekko już podsmażyły z cebulą, z jarmużem i też dodajemy bulion. Troszeczkę za mało, dolejemy. Dolewam rosołu i gotujemy. No może jeszcze w międzyczasie dodam sól, pieprz. Zobaczcie, tak naprawdę jak ugotujecie sobie rosół, to te zupy oprócz krojenia, oprócz chwilowego smażenia są samoobsługowe. Po prostu się gotują. Ja w tym czasie pokażę Wam dietę zupową w Bistrobox, bo o to bardzo często pytacie. Zobaczcie, to są cztery zupy w diecie zupowej w Bistrobox. I tak na przykład mamy krem z buraka z wędzonym twarogiem, przepyszny, gorący, lekki krem, zupa z zielonych warzyw, też krem,
Oprócz tego mamy trochę tajskich smaków. Wegańska zupa z mleczkiem kokosowym i z grzybkami. I tutaj mamy zupę kalafiorową z kurkumą. Oprócz tego możecie sobie zacząć dzień albo zakończyć dzień naparem. Tu dzisiaj mamy płatki róży, dziewanna, koszyczek rumianku, łagodzący napar i szot witaminowy, antyoksydanty. Tu jest czekolada gorzka, pomarańcza, cynamon, cytryna. Przepyszny szot. Przy okazji pełen antyoksydantów, które dbają o naszą urodę, dbają o nasze zdrowie i zobaczcie, bardzo mało kalorii, duża objętość, jest ciepło, są witaminy, jest wszystko, czego organizm potrzebuje, a jednocześnie odchudzamy się i to jest ten plus. Więc bardzo Wam polecam dietę zupową w BistroBox. Ja tymczasem zaglądam do naszych zup. I teraz tak, zupa z ziemniakiem, z jarmużem, z cebulką na bazie bulionu, to jest ważne, bo gdyby nie ten bulion, to ta zupa by była trochę bez smaku, ale ten bulion powoduje, czy rosół, że ona jest już jakaś esencjonalna. Gotujemy jedną zupę, gotujemy drugą zupę, miksujemy i teraz możecie ją posypać orzechami, możecie dodać na przykład łyżkę serka takiego do smarowania, żeby ją zabielić, jeżeli chcecie taką bardziej odżywczą. Do tej zupy możecie dodać kawałki kurczaka, jeżeli chcecie trochę więcej białka, ale ja bym polecała robić sobie takie dni naprawdę jak najwięcej warzyw, jak najmniej produktów pochodzenia zwierzęcego, wtedy będzie prawdziwy detoks. To się gotuje, miksujemy i zabieracie sobie takie zupki w słoiku, w termosie, robicie sobie jakiś napar ziołowy do pracy i spróbujcie tak wytrzymać kilka dni, bo naprawdę to macie kompletne jedzenie, nie macie uczucia głodu, nie jest Wam zimno, co jest bardzo ważne zimą, jesienią, wczesną wiosną i macie naprawdę bardzo dużo warzyw, co jest ważne na codziennym odchudzaniu, odżywianiu i na diecie. I to jest naprawdę prosty nasz taki polski sposób. Zupy są naszym daniem takim narodowym, ciepłe zupy. Mają tyle składników odżywczych, że naprawdę, gdybym miała powiedzieć szybki, zdrowy sposób na schudnięcie i na takie codzienne, lekkie odżywianie, to jest idealne. Także na nowy rok inspiracja dla Was, poświąteczna inspiracja, żeby odciążyć organizm, żeby przejść na zdrowe tory. Ja bardzo marzę o jednej rzeczy, żeby wprowadzić dużo treści edukacyjnych na kanał, takich filmików między gotowaniami. Próbuję się z tym zorganizować, mam nadzieję, że się uda. Tymczasem miksuję moje zupy, serwuję i tyle. A słuchajcie, właśnie mam do Was pytanie. Czy jest taka dieta, w której byście chcieli zobaczyć jadłospis na cały dzień? Co jeść, czego nie jeść? Taki właśnie filmik inspirujący Was z jakiejś diety, czy z jakiejś dolegliwości, typu, nie wiem, właśnie cukrzyca, Hashimoto. Dajcie mi znać, co przygotować na cały dzień, a ja pokażę Wam taki inspirujący filmik. Dobrze, miksujemy wszystko, pakuję w słoiki, pędzę zdobywać góry, szczyty i marzenia. Ja Was zostawiam z prośbą o subskrypcję, o lajkowanie, dlatego, że to jest dla nas twórców bardzo ważne. Dzięki temu algorytmy YouTube'a, że tak powiem, wypychają nas do góry, widać naszą pracę, nasze zaangażowanie, a to pozwala nam tworzyć dalej. Dobra, kochani, miksuję, doprawiam i lecę. No dobrze, kochani, to rosół na śniadanie, później w ciągu dnia jarmużowo-ziemniaczana. Pyszna. Pychotka. Ale słuchajcie, rosół ratuje sprawę, bo bez rosołu to by była woda z warzywami, więc weźcie sobie do serca, jak zrobić rosół. Fajnie by to pasowało odrobinę łososia i cytryna. No i krem czerwony. Przepyszny. Naprawdę pycha. Słuchajcie, zdrowo, ciepło, sycące, pyszne zupy, mnóstwo warzyw i o to chodzi na diecie. Nawet jeżeli pojedliście w święta, w Nowy Rok, w karnawały, okej, nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. Uczymy się robić pyszne zupy krem, potem radzę Wam wdrożyć te zupy krem na kolację,
Dzieciakom przemycamy grzanki, kurczaczki, pyk, pyk, pyk. Mamy dla siebie dietetyczną zupę, mamy dla dzieciaków kolację. I perfekt. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, lajkuje i subskrybuje. Kochani, całuski dla Was wielkie. Nowy rok, nowe postanowienia i nowe przepisy. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli szukasz innego przepisu na sycące danie, zapraszam tutaj.